Witam drodzy kochani widzowie. Ostatnio w jednym ze swoich odcinków podawałem o dziwnej chorobie, która dziesiątkuje koty. No i długo nie trzeba było czekać. Już mamy tą samą sytuację, ale tym razem z naszymi czworonogami, czyli z psami. I ta informacja jest podawana na różnych mediach. Pierw były koty, teraz psy, a co będzie dalej? Jak myślicie? Czy jest prawdopodobieństwo, żeby to przeszło na człowieka? A może jest w tym jakieś ukryte drugie dno? Piszcie standardowo w komentarzach. Pozdrawiam, Short Joker.